Jeżeli teraz oglądacie ten film, to znaczy, że odważyłam się go nagrać. Jestem Adrianna i choruję na zaburzenia odżywiania. Chciałabym, ale nie jest to clickbait. Witajcie kochani, tu Adrianna. Dziś chciałabym dla Was nagrać najważniejszy film na moim kanale. Nie będzie tu żadnych śmieszków, głupot, sucharów. Nie będzie żadnego głupiego proszenia o kciuki w górę. Nie będzie błagania o wchodzenie na Instagrama. Z pewnością będzie to także najdłuższy film na moim kanale, ale od pewnego czasu wiedziałam, że muszę go nagrać, dlatego że jestem pewna, że mnóstwo dziewczyn, które teraz mnie oglądają, mają ten sam problem i nie mają pojęcia, nie wiedzą, co się z nimi dzieje. W tym filmie chciałam Wam dokładnie opowiedzieć o tym, jak zapadłam na chorobę zwaną zaburzeniami odżywiania. Na początku musicie wiedzieć, że ja od dziecka, tak naprawdę od podstawówki, non-stop się odchudzałam i byłam na jakiejś tam swojej wymyślonej diecie. O przyczynach, dlaczego tak było, opowiem Wam później. Ja nigdy nie byłam otyła, nie miałam jakiejś dużej nadwagi, byłam normalnym dzieckiem, miałam tam jakieś tam swoje kobiece kształty, natomiast to mnie nie obchodziło, ja chciałam być chuda, wręcz wychudzona. Uważałam, że idealny wygląd kobiety to taki wychudzony patyczak, no normalnie prosto wzięta z wybiegu. Więc ja już od podstawówki w tych starszych klasach non-stop myślałam o odchudzaniu, non-stop byłam na jakichś 3-dniowych głodówkach, potem znowu, wiecie, jadłam, jakby jutro miało nie być i tak cały czas od nowa i od nowa. Postanowienie, że się odchudzam, potem znowu jedzenie. I także musicie wiedzieć, że ja zawsze w jakiś tam sposób zażerałam swoje stresy, nigdy nie pozwoliłam sobie na jakiś wybuch złości, na płacz, kiedy zostałam niesprawiedliwie oceniona. Ja kiwałam głową, tak, tak, potem wracałam do domu, odpakowywałam sobie batonika i w cichości jadłam i jakoś z tymi emocjami w ten niezdrowy sposób sobie radziłam. Natomiast to wszystko jak na razie zostawało w jakiejś tam normie, wiedziałam, że każda dziewczyna, która tam dojrzewa, trochę się odchudza, trochę potem je, no wszystko jakoś tam było normalnie. Natomiast sytuacja bardzo mocno pogorszyła się rok temu, kiedy się przeprowadziłam. Zaczęłam mieszkać sama, tylko ze swoim chłopakiem, więc już nie miałam nad sobą kontroli rodziców. Nikt nie sprawdzał, czy jem, ile jem, czy jem zdrowo, czy jem śmieci i fast foody. Do tego doszło dużo stresów, dlatego że kończyłam wtedy studia, pisałam pracę licencjacką, do tego moja kariera na YouTubie mocno się rozwinęła i zaczęły się u mnie bardzo silne napady obżerania. Sytuacja wyglądała tak, że ja wstawałam rano, nic nie jadłam, potem albo pracowałam, albo sprzątałam w domu, albo nagrywałam i po południu zaczynałam już oczywiście odczuwać głód, więc chodziłam do osiedlowego sklepu, kupowałam 3 duże paczki chipsów, kupowałam batony, jakieś ciastka, zupki chińskie. Wracałam, siadałam na kanapie i to wszystko jadłam. Tak naprawdę już po połowie pierwszej paczki chipsów czułam się, że jestem najedzona, natomiast to nie jest tak, że czujecie, że jesteście najedzeni i przestajecie jeść. Ja kończyłam tą jedną paczkę, zaczynałam drugą, mimo że już bardzo bolał mnie brzuch. Potem brałam trzecią paczkę, mimo że już nie mogłam na nie patrzeć. Potem brałam chipsy, potem popijałam zupką chińską. I kończyło się na tym, że ja z ogromnym bólem brzucha, poczuciem winy, siedziałam, wpatrywałam się w ścianę i myślałam sobie, że jestem beznadziejna, że jestem jakąś świnią, nie umiem się pohamować. Myślałam, że jestem bezwartościowa, bo dlaczego inni mogą mieć idealne życie, mogą się zdrowo odżywiać, a tylko ja się tak zachowuję, czemu nie mam idealnej sylwetki, czemu nie chodzę na siłownię. No i potem oczywiście po takim napadzie opychania się dostawałam motywacji, mówiłam sobie tak, od jutra się odchudzam, włączałam sobie jakieś filmiki motywacyjne. I jak możecie się domyślać, kolejnego dnia było to samo. I sytuacja wyglądała tak przez kilka miesięcy. Natomiast mi wydawało się, że ja wcale nie jestem chora, że ja po prostu bardzo lubię jeść fast foody. Do tego oczywiście nikomu się nie przyznałam, nie zwierzyłam, zanim Patryk wracał z pracy, ja wszystko idealnie sprzątałam, wynosiłam śmieci z domu, więc nie miał szansy zobaczyć, że ja tego dnia zjadłam tyle niezdrowych rzeczy w godzinę. I bywały nawet momenty, że pukałam się po głowie i mówiłam, nie, coś jest nie tak, szukałam informacji w internecie, ale znajdowałam albo informacje o anoreksji, a przecież anoreksji nie miałam, bo jadłam i to nawet za dużo, a anorektyczki nie jedzą, ani nie miałam bulimii, no bo przecież bulimiczki też się obżerają, ale potem wymiotują, a ja nigdy nie wymiotowałam, tylko później siedziałam i płakałam i miałam poczucie winy, więc no, co jest ze mną nie tak? I myślałam sobie, no, ty nie jesteś na nic chora, ty jesteś po prostu obrzydliwą świnią, która nie może się pohamować w jedzeniu. I sytuacja ciągnęła się tak miesiącami, ale zbliżał się nowy rok, więc pomyślałam sobie, nowy rok, nowa ja, trzeba coś zmienić, trzeba wreszcie schudnąć i przestać tak żyć. No i poszłam na siłownię, zaczęłam stosować dietę, byłam, wiecie, bardzo zmotywowana, mówiłam, tak, teraz schudnę, chodziłam na siłownię 2 razy w tygodniu, chodziłam na saunę, biegałam, uprawiałam mnóstwo aktywności, stosowałam się do diety. I jak
jak możecie się domyślać, nie schudłam nawet kilograma, nie wiedziałam, co się dzieje. Teraz z biegiem czasu wydaje mi się, że po prostu mój organizm był w takim stanie stresu, że nie odpuścił nawet jednego kilograma. Wtedy się bardzo pilnowałam, nie jadłam, nie robiłam żadnych grzeszków, do tego przestałam mieć napady objadania się, więc wydawało mi się, że się wyleczyłam. Aż przyszedł tłusty czwartek i postanowiłam sobie, że no tak, tłusty czwartek, trzeba zjeść pączka, zrobię sobie tam, wiecie, mały grzeszek, małe odstępstwo od diety. I jak wzięłam tego jednego pączka, wzięłam drugiego, wzięłam i czwartego. Nie mogłam się pohamować, żeby ich nie jeść. Zjadłam pączki, później poszłam do sklepu i znowu nakupowałam chipsów, orzeszków, zupek chińskich i batonów. I napady objadania się wróciły, natomiast wróciły w zdwojonej formie. Przestałam chodzić na siłownię albo chodziłam bardzo rzadko. Do tego już potrafiłam w tamtym momencie myśleć tylko i wyłącznie o ciele i o odchudzaniu się i o jedzeniu. Kiedy oglądałam film, ja nie wiedziałam, co się dzieje w filmie, nie skupiałam się na fabule, ja przyglądałam się tylko aktorkom i zastanawiałam się, czy ja kiedykolwiek będę taka szczupła i taka piękna jak one. Kiedy spotykałam się z jakąś koleżanką, to również potrafiłam tylko i wyłącznie rozmawiać o odchudzaniu, o ich sposobach na odchudzanie, czemu ja nie mogę schudnąć. I też często w telewizji mówi się, że osoby chore na anoreksję albo na bulimię nie mają pojęcia, jak wyglądają, stają przed lustrem, są bardzo, bardzo chude, a widzą po prostu grubaski, widzą, że są otyłe, mimo że już są po prostu na skraju wytrzymałości. I ja słuchając tego myślałam sobie, no jak to, no stają przed lustrem, chyba widzą, że są bardzo chude, no jak to możliwe, że widzą kogoś innego niż tak naprawdę tam w tym lustrze się odbija? I w pewnym momencie u mnie też wystąpiła taka sytuacja, że stawałam przed lustrem i nie miałam pojęcia, jak wyglądam. Wiem, że to brzmi dziwnie, natomiast ja stawałam i nie potrafiłam powiedzieć, jak wyglądam, czy jestem chuda, czy jestem gruba. Raz spoglądałam w lustro, wydawało mi się, że wszystko jest okej, za 5 minut wracałam do lustra i wydawało mi się, że jestem niesamowicie otyła i nie można na mnie patrzeć. Kiedy szłam ulicą, wydawało mi się, że ludzie patrzą na mnie i myślą tylko o tym, jaka jestem gruba, jaka jestem zaniedbana. I oczywiście między tym wszystkim były napady objadania się, potem poczucie winy, potem obiecywanie sobie, że następnego dnia już tak nie zrobię, że będę się odchudzała i następnego dnia było oczywiście tak samo. Już w pewnym momencie w akcie desperacji poszłam na siłownię i chciałam się zwierzyć zaprzyjaźnionemu trenerowi, ale bardzo się wstydziłam. Wydawało mi się, że jak mu powiem, co się ze mną dzieje, byłam po prostu święcie przekonana, że on mnie z tej siłowni wygoni, że powie, że jestem grubą świnią, która nie może się uspokoić, nie może przestać żreć. Ale przemogłam się, zaczęłam z nim rozmawiać i byłam pewna, że zaraz po prostu zacznie mnie wyzywać. Natomiast on mnie wysłuchał i powiedział, że jego żona miała bardzo podobny problem i dał mi numer do zaprzyjaźnionego psychologa. Ja posłuchałam, spojrzałam na ten numer, kiwnęłam głową i pomyślałam sobie tak. No, co jak co, ale na 100% nie pomoże mi w tym żaden psycholog, dlatego że ja nie jestem chora, jestem po prostu grubą świnią, więc mi nie trzeba pomóc, mnie po prostu trzeba, nie wiem, gdzieś zamknąć i zabrać mi jedzenie. Ale na całe szczęście odważyłam się zadzwonić do pani psycholog, umówiłam się do niej na wizytę. Byłam absolutnie nieprzekonana, byłam na 100% pewna, że to mi nie pomoże. Byłam święcie przekonana, że psycholog jest to osoba, która tylko kiwa głową, każe usiąść na kozetce, zapisuje coś w swoim dziwnym dzienniczku, potem bierze dużo hajsu i każe nam wychodzić z gabinetu. No dobra, ale mówię, raz się żyje, pójdę. Byłam święcie przekonana, że pani psycholog też powie, że jestem całkowicie zdrowa, po prostu bardzo lubię jeść i bardzo lubię się opychać. I jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy pani psycholog powiedziała mi, że wcale nie jestem głupia, tylko jestem chora. Jako że psychologowie nie mają stopnia doktora, pani psycholog wysłała mnie do psychiatry, który już doktorem jest, żebym z nim porozmawiała i żeby stwierdził, czy to na pewno jest choroba, więc udałam się na wizytę do psychiatry. Porozmawiałam z nim, doktor powiedział mi, że tak, jestem chora na zaburzenia odżywiania. Doktor zapisał mi leki, zapisał mi psychotropy, które miały właśnie hamować stany lękowe i zaburzenia odżywiania i skierował mnie do psycholog, która pomaga właśnie w leczeniu zaburzeń odżywiania. Dowiedziałam się, że zachorowałam, ponieważ nie radziłam sobie ze stresem, nie pozwalałam sobie tego stresu przeżywać, tylko po prostu go zażerałam, że na moją chorobę wpłynęła moja siostra cioteczna, z którą kiedyś miałam bardzo bliski kontakt, natomiast od dzieciństwa słyszałam od niej, że jestem gruba, że jestem gorsza. Wiecie, jak to jest, jak gówniara, dziesięciolatka idzie do starszej siostry, ciotecznej i mówi: słuchaj, zobacz, jakie mam nowe spodnie, jak mi się podobają, jak fajnie w nich wyglądam. I w takich sytuacjach ja po prostu słyszałam: nie, jesteś obleśna, obrzydliwa, gruba, wyglądasz strasznie. Wiecie, ja byłam normalnym, szczęśliwym, radosnym dzieckiem, nie myślałam o żadnym odchudzaniu, nie myślałam o tym, jaka jestem, jak wygląda moje ciało, natomiast moja siostra, patrząc na mnie, nagle stwierdziła, że mam okropnie grube łydki. Do tej pory mam kompleks związany z łydkami,
skutkami, dlatego że jak miałam 10 lat, to wytykała mi to starsza siostra. Do tego pamiętam też taką sytuację, która po prostu chyba do końca życia zostanie mi w głowie, jak zwierzałam jej się, że mam nowego chłopaka, nową sympatię, pierwsza miłość. Prosto w twarz, prosto w oczy powiedziała mi, że nie ma pojęcia, czemu on ze mną jest, bo nie ma pojęcia, co on takiego we mnie widzi. I wiecie, jak mogła się poczuć zakochana dziesięciolatka, która słyszy, że jest bezwartościowa, gruba, brzydka i nie zasługuje, żeby ktokolwiek ją kochał. I właśnie z tego powodu u mnie później rozwinęły się ogromne kompleksy na punkcie swojego ciała, nienawiść do własnego ciała, wieczna pogoń za tym, żeby się non-stop odchudzać, głodzić, bo tylko kiedy będę bardzo chuda, to będę czegoś warta. A później te wszystkie sytuacje doprowadziły mnie po prostu do choroby. Wiem, że teraz zrobiło się trochę smutno, natomiast muszę Wam powiedzieć, że teraz jest dużo, dużo lepiej. Także pamiętacie, jak wspominałam o lekach? Leków psychotropowych nigdy nie wzięłam. Dla mnie to już było po prostu za dużo. Postanowiłam, że wyjdę z tej choroby sama, bez pomocy leków. Po prostu leki psychotropowe brzmiały dla mnie jak wyrok. Teraz jest już naprawdę dużo, dużo lepiej. No tak jak mówiłam, napady objadania się trafiały się u mnie codziennie. Teraz taki napad trafia się bardzo, bardzo rzadko. Raz w miesiącu, może nawet rzadziej. I nie pochłaniam też już tak gigantycznych ilości jedzenia, tylko najwyżej zjem tam jedną paczkę chipsów i dwa batony, a nie pięć paczek chipsów. Nadal oczywiście zdarza mi się zażerać stresy, tego jeszcze się nie pozbyłam, czyli jak ktoś mnie tam zdenerwuje albo powie mi coś niemiłego, to sobie jakiegoś tam batonika zjem, ale cieszę się, że to już jest jeden batonik, a nie 10 jak wcześniej. I dlaczego nagrywam ten film? Nagrywam go, bo być może oglądają mnie dziewczyny, które mają ten sam problem, nie wiedzą, co ze sobą robić, wstydzą się powiedzieć o tym komukolwiek, bo boją się, że zostaną ocenione albo że zostaną wyzwane od grubych świń, które po prostu powinny przestać jeść, a nie użalać się nad sobą. Czasy mamy teraz dla kobiet trudne, dlatego że w gazetach widzimy idealne, wyfotoshopowane modelki, które po prostu mają tak cienkie talie, że to jest aż dziw, że im się ta talia nie złamie. Chciałabym także powiedzieć, że musimy troszeczkę uważać, co mówimy innym ludziom, bo w żartach rzucany komentarz w stylu hej, może już nie będziesz jadła tych frytek, bo trochę ci się ostatnio przytyło, może spowodować, że ktoś później przez całe życie będzie miał kompleksy na tym punkcie. Chciałabym także zwrócić Waszą uwagę na to, jak ważne jest leczenie i zwracanie uwagi na choroby psychiczne, dlatego że w naszym społeczeństwie nadal uważa się, że no choroba to zapalenie płuc, choroba to AIDS, choroba to rak, a jakaś tam anoreksja, jakaś bulimia, jakieś zaburzenia odżywiania, jakieś depresje, to są choroby rozpieszczonych, znudzonych, bogatych milenialsów, które jakby się wzięły do roboty, to od razu by o tej depresji zapomniały. A jak masz anoreksję, to zacznij jeść, a nie marudzisz. Niestety jeszcze wciąż pokutuje w nas takie myślenie, do tego uważa się, że tylko choroby związane z ciałem są groźne, są śmiertelne. Natomiast choroby psychiczne są równie groźne, są równie śmiertelne, tylko w przypadku tych chorób to my sami mamy ochotę sobie to życie odebrać. Ja nigdy do tego stanu na szczęście nie doszłam, nie miałam myśli samobójczych. Jakoś tak ogarnęłam się w tym jeszcze dobrym momencie, tak bardzo się w tą chorobę nie zapędziłam. Dzięki terapii osoby bliskie, osoby, które mnie otaczają, szczególnie mój chłopak, Patryk, mówią mi, że po prostu jestem zupełnie inną osobą, mniej zestresowaną, mniej przejmującą się, że widać już we mnie tą radość życia i że u mnie na szczęście wszystko idzie ku dobremu i bardzo Was proszę, nie martwcie się o mnie, wszystko będzie naprawdę dobrze, jestem w dobrych rękach, leczę się, naprawdę w tym momencie mi się udaje, ale chcę Was także poprosić, żebyście przyznali się przed sobą, jeżeli macie problem, jeżeli macie takie problemy jak ja, albo na innym podłożu, szukajcie pomocy, bo mi też wydawało się, że przecież ja jestem taka mądra, ja jestem samoświadoma, ja wszystko o sobie przecież wiem, żaden psycholog mi nie pomoże, co ta baba obca może mi powiedzieć, a jednak bardzo mi pomogło. I chciałabym Wam także powiedzieć, że teraz na moim kanale będzie się pojawiało sporo filmików właśnie w tej tematyce, w tematyce zaburzeń odżywiania, w tematyce co media robią z kobiecymi głowami, jak powodują, że szalejemy. I to wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Wiem, że nie był to typowy film na moim kanale, ale mam wrażenie, że na pewno był najważniejszym filmem na moim kanale i bez niego po prostu te wszystkie inne treści na kanale mogłyby nie istnieć. Tak więc ja już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Dbajcie o siebie. Buziaczki. Pa, pa i do zobaczenia już niedługo.